Nieciekawy budynek, prawda? Stary magazyn w dzielnicy przemysłowej. W środku kryje się jednak prawdziwy skarb. To istny sezam. Jesteśmy w Muzeum Kanadyjskich Kanu w Peterborough. To nie są eksponaty. Jest ich tu ponad 500 z całego świata. Od tych ciosanych po luksusowe z lat 30. Jeden rodzaj w pełni odzwierciedla styl życia, o którym mówimy. Obejrzyjmy go. To kanu z kory brzozowej. Kadłub wykonany jest właśnie z kory. Rama jest cedrowa, a całość powiązana korzeniami. To ikona stylu życia zgodnego z naturą. Ten, kto to robił, dobrze znał świat, w którym żył. Według mnie to przykład znakomitego rzemiosła. Spróbuję wykonać coś podobnego. Wyprawy Raya Mearsa. Kanu zbuduje zgodnie z tradycjami plemienia Algonquin, z brzozy i cedru. Pinnock Smith to jedna z niewielu osób, które budują takie kanu. W jego rodzinie to już tradycja. Mieszka i pracuje w rezerwacie na północ od Ottawy. 25% terytorium Kanady to woda. Sieć jezior i rzek jest tu bardzo rozległa. Kanu to często jedyny środek lokomocji. Dziś takie kanu robione są głównie jako eksponaty muzealne. Nasze będzie pływającym kanu, zrobionym w tradycyjny sposób. Czy są jakieś konkretne wymiary? Raczej nie. Nigdy nie widziałem, by ojciec lub wuj pracowali z miarą. Po prostu budowali kanu. Nie przeszkadzało im, że kawałki drewna nie są równe. Po prostu wsłuchiwali się w to, co podpowiadało im drewno. Różni się to od dzisiejszej ciesiołki. Zdecydowanie tak. Kiedyś takie łodzie budowało się szybko. My mamy na to tydzień. Nie musimy się śpieszyć. Najpierw przygotowujemy drewno na nadburcia, czyli górne krawędzie burt. W Anglii do połowy XIX wieku obowiązywało prawo, że wysokiej jakości meble robiono tylko z rozszczepianego drewna. Drewno rżnięte w poprzek było gorszego gatunku. Ten proces wymaga dużej wiedzy na temat wykorzystywanego materiału. Ładny kawałek drewna. Przed każdym rozszczepieniem trzeba ocenić sytuację, przewidzieć, jak drzewo pęknie. W tej chwili strugam ten kawałek drewna, by miał odpowiednie wymiary. Powinien być na palec gruby i na kilka palców szeroki. To będzie nadburcie mojego kanu. Najpierw użyłem siekiery, którą dość dobrze władam. A teraz używam zakrzywionego noża.
To narzędzie występuje tylko w tej części świata. Znakomicie nadaje się do tej pracy. Takie skrzyżowanie noża, struga i dłuta. Kiedyś wiele osób potrafiło robić takie rzeczy. Dziś to się zmienia. Kiedy byłem mały, w tej okolicy kanu było najważniejsze. Dziwnym byłoby, gdyby ktoś nie potrafił go zbudować. Każdy umiał to zrobić. Dzisiaj nawet ludzie mieszkający w rezerwatach dziwią się, że jeszcze to potrafię. Tak się to wszystko zmieniło. Dziś wszyscy kupują kanu w sklepach ze sprzętem sportowym. Nikt już ich sobie nie robi sam. Wiem, że nie używasz miary, kiedy budujesz kanu, ale nawet nie porównywaliśmy tych kawałków. Na pewno będą pasowały. Wierzę ci na słowo. Przemawia przez niego doświadczenie wielu pokoleń. Duch kanu unosi się nad tymi terenami. Pochodzi stąd słynny kajakarz, który podobnie jak ja nie jest indiańskiego pochodzenia, a dla którego kanu było wszystkim. To Bill Mason. Odczuwam prawdziwą euforię, kiedy płynę kanu. Mam dość jedzenia i wiem, że nie muszę wracać do domu. Wtedy czuję się naprawdę wolny. Bill Mason był nestorem pływania na kanu. Swój zapał wyrażał w każdej książce i każdym filmie. Był natchnieniem dla takich ludzi jak ja, którzy chwytali za wiosło i po prostu płynęli. Bill Mason umarł w 1988 roku. Pałeczkę po nim przejęły dzieci. Córka Becky uczy kolejne pokolenie, czym jest pływanie na kanu. Ojciec przekazał mi ogromną miłość do natury. Do niczego nigdy nas nie zmuszał. Pytał tylko, czy chcemy z nim popłynąć. Każde dziecko chciało. Nasze miasta są pełne betonu. Nie myślimy o naturze ani o pływaniu na kanu. Interesują nas jedynie pieniądze i samochody. Chcemy się szybko przemieszczać, a kanu płynie wolno. Dlatego ja lubię tak podróżować. Wtedy można znacznie więcej zobaczyć i nauczyć się. Kanu daje nam prawdziwą wolność. Kiedy rusza się w podróż, można robić wszystko, co się chce. Obozowisko można rozbić gdziekolwiek. Kanu to znakomity środek lokomocji. Bardzo lubię nim pływać. Lubię wiosłować. Becky znakomicie pływa. Stosuje techniki przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pana, który pochodził z James Bay, nauczyłam pływać po indiańsku. Kiedy wrócił do domu i pokazał swojej babce, jak pływa, ta się rozpłakała. Dokładnie tak pływali jej ojciec i dziadek. Taki powrót do źródeł. Pytałeś, czy pływanie na kanu się rozwija. Nie musi. Wszystko już wiadomo. My tylko przekazujemy tę wiedzę. W zupełności się z tym zgadzam. To także jest styl życia. Budując kanu, biorę udział w przekazywaniu wiedzy. Dzień dobiega końca. Z boku zapewne wygląda to tak, że zrobiliśmy tylko masę wiórów. Mamy już kilka elementów kanu.
Zrobiliśmy już oba nadburcia, po jednym na każdą stronę. Mamy także nasady. Zrobiliśmy trzy, choć potrzebne będą tylko dwie. Jedną mamy w zapasie. To najdłuższe kawałki drewna, jakie będą nam potrzebne. Zrobiliśmy je jako pierwsze, by nie niszczyć więcej drewna. Bardzo boli mnie ręka od używania zakrzywionego noża. Mam nadzieję, że kąpiel w chłodnej wodzie złagodzi ból. To taki ból i zmęczenie, które przynoszą satysfakcję. Wspaniała jest praca z drewnem na słońcu. Do tego dochodzi jeszcze rechot żab i krzyk czapli. To był naprawdę miły dzień. To taka praca, której nie chce się kończyć, a przerwy robi się z rozsądku, by nie popełnić błędów. Nie mogę się doczekać jutra. Ręcznie wykonamy także kopyto potrzebne do zbudowania kanu. Rozłupywanie drewna wcale nie jest takie trudne. Pierwszy raz używam cedru. Rozłupuje się jeszcze lepiej niż drewno orzecha. Wszystkie rodzaje drewna rozłupuje się prawie tak samo. To znakomite drewno. Najwięcej problemów sprawiają zawsze sęki. Najważniejsze to się nie śpieszyć. To kompromis pomiędzy tym, co my chcemy i jak chce pęknąć drewno. Trzeba wytrwale dążyć do celu. Już minąłem sęk. Pęknięcie biegnie bliżej jednej krawędzi. Wykorzystam więc własne kolano jako punkt oparcia i mocniej pociągnę za grubszą część. Pęknięcie trochę za bardzo pobiegło w drugą stronę. Gatunki drewna mają nieco inną osobowość. To jest bardzo delikatne. Nie wymaga silnej perswazji. A z drugiej strony to bardzo solidne drewno. Wykonując wszystko ręcznie, można wykorzystać każdy kawałek drewna. Z tego zrobimy klamry? Tak. A potem co z nimi zrobimy? Wykorzystamy jako powłokę. Nic się nie zmarnuje. Nawet kopyto, na którym zbudujemy kanu. Wykorzystanie materiałów to kolejny dowód trafności tego rozwiązania. Dlatego tak długo je stosowano. Wstępny etap prac, a już trzeba podejmować kluczowe decyzje. Rozmieszczenie żeber decyduje, gdzie będą ławki, a konkretnie deski, które wypierają krawędzie kanu. Musi być dość miejsca, by usiąść i zabrać ładunek. Czas także zdecydować, jak szerokie będzie kanu. Takie. W sam raz. Przymierz się do niego. Właśnie zamierzam.
Wydaje się bardzo szerokie, a przecież dojdzie jeszcze po kilkanaście centymetrów w długości. Ja musiałem podjąć tę decyzję, bo to ja będę wiosłował. Po zastanowieniu zdecydowaliśmy się na zwężenie kanu. Tak powinno być dobrze. I chyba tak zostanie. Uważam, że powinno być węższe. W szerszym trudniej się wiosłuje. Będzie dobrze. Kora brzozowa to cudowny materiał. Znakomicie nadaje się do takiego celu. Jeśli zegnę korę cedru tak, jak wymaga tego konstrukcja kanu, to wyraźnie widać, że pęka i rozwarstwia się. W przypadku kory brzozowej słoje biegną w drugą stronę. Dlatego nie pęka, kiedy jest zaginana w ten sposób. By nadać korze odpowiedni kształt, wykonaliśmy kopyto. Po dociążeniu kopyta nacinamy korę, by odpowiednio ją uformować. Jak ty nauczyłeś się budować kanu? Od swojego wujka. Od dziecka patrzyłem, jak się buduje różne kanu. Przyglądałem się, jak on to robi. Ojciec też je budował, ale ja zacząłem robić to z wujem. Jakieś 10 lat temu powiedziałem żonie, że wezmę sobie wolne, by zbudować kanu. Już nie wróciłem do pracy. Mija trzeci dzień budowy. Nie sądziłem, że uda nam się aż tyle zrobić. Kanu już nabiera kształtów. Pamiętajmy, że filmowanie spowalnia ten proces. Dziwię się, że zarzucono ten styl budowania. To metoda o wiele szybsza i prostsza od tych stosowanych dziś. Dziś nie ma wiatru i komary dają się we znaki. Musimy więc uciec się do podstępu. Rozpalimy ognisko, by dym trochę je odstraszał. Kora brzozowa znakomicie się do tego nadaje. To jej podstawowe zastosowanie. Mam to rozerwać? Tak, w ten sposób. Kanu wiązane jest korzeniami, które muszą być rozerwane. Robiłem to już wcześniej, ale nigdy w takim celu. Wiedza Pinoka i jego doświadczenie są tu bezcenne. Myślałem o tym, co mi powiedziałeś, o swojej nauce budowania kanu. Ktoś starszy uznał, że musi ci pokazać, jak się to robi. Jedność, jaka panuje w rezerwacie, w naszym świecie jest czymś obcym. Starsi chętnie pomagają tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Nigdy jednak nie chwalą się swoją wiedzą. To ludzie pełni pokory. Wiedzę zachowują dla siebie. Ale kiedy się ich o to poprosi, chętnie się nią dzielą. Kiedy poszedłem do wuja po pomoc w sprawie kanu,
Nie mówił, że on robi to najlepiej. Tylko uznał, że trzeba mi pomóc. I tak zacząłem z nim pracować. To była przyjemność. Kolejnym zadaniem jest mocowanie płatów kory nad linią wody. Najpierw są kołkowane. Włóż korzeń. W tym miejscu ponownie wyprowadzisz go na zewnątrz. Centymetr? Mniej więcej. Bierzemy drugi koniec korzenia. Jeszcze raz przewlekamy go przez dziurki. To pozwoli nam mocno go zaciągnąć. Przewlekamy do następnego otworu i robimy to samo. Wszystko przewiązujemy podwójnie. Podoba mi się to szycie. Praca wydaje się żmudna i taka jest. Jednak każde kolejne zaciągnięcie przybliża nas do końca pracy. Widać postępy jej zakończenia. Teraz musimy wykonać wzmocnienia rufowe. To wygięty element, który zabezpieczy rufę kanu. Pinnock go wykonuje, a ja się tylko uczę. Musimy mieć część zapasową, tak na wszelki wypadek. Pinnock uważa, że jeśli nie potrafisz naprawić kanu, nie powinieneś nim pływać. I znowu coś rozłupujemy. Robimy to, by ten element można było wygiąć. Wiązanie w ten sposób powoduje, że drewno się odkształca. Teraz kolej na ożebrowanie. Kora jest skórą, a żebra szkieletem kanu. I znowu łupanie, bo potrzebne są aż 24 elementy. Zanim ich użyjemy, muszą się namoczyć, by były elastyczne. Przyszedł czas na dopasowanie nadburcia. Prace postępują bardzo szybko. Postępy. Cieszy mnie to. Teraz ustalimy wysokość. Kiedy wyjmiemy listwy, zyskamy jakieś 5 cm. Taka wysokość będzie odpowiednia. Kolejna krytyczna decyzja. Pamiętaj, że to ja będę pływał tym kanu. Może tutaj. Trochę wyżej. To bardzo ważna chwila. Cały czas zwalczam w sobie chęć sięgnięcia po miarę.
Magia tego kanu polega na tym, że budowane jest na oko. Jeśli burty będą zbyt nisko, obciążone kanu może tonąć. Zbyt wysokie będą utrudniały wiosłowanie i stawiały większy opór wiatrowi. Decyzja jest trudna. Tak wiele zależy od tego, gdzie postawimy znak. Tutaj. Też tak sądzę. Wykonanie każdego nacięcia i podjęcie każdej decyzji było czymś wspaniałym. Czułem łączność z innymi, którzy sami budowali swoje kanu. Pinok pokazał, jak przymocować korę do nadburcia. Mocowanie każdego elementu jest dokładnie przemyślane. Nie powinniśmy robić zbyt wielu dziur, bo to osłabia korę. 5 wystarczy. 5 dziur to 15 mocowań. Otwory mogą być większe, a woda i tak się nie wleje. Jeśli wyporność będzie zbyt mała, woda podejdzie aż tutaj. Lubisz wiosłować? Raczej nie. Wolę pływać z prądem. Budujemy to kanu, stosując tradycyjne metody. Nóż to jedyne narzędzie. Niektórzy trochę oszukują. Dziury robią wiertarką. Robiąc dziurę wiertarką, usuwa się część włókien. W ten sposób tylko się je rozpycha. I po jakimś czasie zasklepią się. Dlatego dziury lepiej robić w ten sposób, niż po prostu je nawiercać. Stosowanie nowoczesnych narzędzi zabija ducha tego przedsięwzięcia. Lepiej od razu zbudować nowoczesne kanu. Tutaj do robienia otworów można wykorzystać nawet róg karibu. Ławki wykonamy z twardego drewna, jakim jest jesion. To właśnie ławki rozpierają nadburcia. Kora nie odchodzi zbyt łatwo, bo drewno zdążyło wyschnąć. Przyda się więc specjalistyczne narzędzie do okorowania. Trzeba tylko wiedzieć, jak samemu je wykonać. Kora już schodzi. Zrobione. Pinok to tytan pracy, więc przeszywanie szybko mu poszło. Ja kończę główną ławeczkę. To ta, która jest w samym środku. Wymaga lepszego wyprofilowania niż pozostałe. Musi też ładnie wyglądać, bo ciągle będę miał ją przed oczyma.
Kiedy samemu wszystko się robi, samemu podejmuje się decyzje. Wybrałem kawałek o dwóch kolorach. Z czasem mogą zaniknąć, ale będę wiedział, że tu były. Bez względu na stan kory, musimy się zająć ożebrowaniem. Polewanie gorącą wodą sprawia, że stają się elastyczne. Kiedy trzeba wzmocnić miejsce, wykorzystuje się właściwości drewna. Kiedyś to właśnie te żebra były najbardziej narażone na uszkodzenia. Czasami pękały. Żebra, nie kora. Kora nie pękała. Nawet kiedy dno strumienia było kamieniste. Można było uderzyć dnem o kamień, a kora nie pękła. Już prędzej pękło właśnie żebro i trzeba było je wymienić. Wszystko idzie zgodnie z planem. Wszystkie żebra są na miejscu. Teraz trzeba je ponumerować, wyjąć i odpowiednio przyciąć. Kanu zaczyna nabierać kształtów. Po wstawieniu żeber już wyraźnie widać, że to kanu. Jeszcze nie mogę osiąść na laurach. Do końca daleka droga. Słońce sprawiło, że kora zaczęła się zwijać. Musimy temu zaradzić. Jakoś zamocować. Jest też pęknięcie, więc nie wiem, czy kanu popłynie. Czeka nas mnóstwo pracy. W jednej chwili się cieszę, a w następnej widzę kłopoty. Minęło kilka dni, które wydają się wiecznością. Jeśli chcemy szybko skończyć, musimy wydłużyć czas pracy. Naprawdę robimy, co możemy. Kiedy ktoś chodzi na rakietach śnieżnych i potem bolą go nogi, to miejscowi nazywają to mal de raquette. My śmiejemy się, że cierpimy na mal de couteau-croche, czyli syndrom zakrzywionego noża. Rano mam wrażenie, że dłonie są 4 razy większe. Jak tam bolące dłonie? Jest dobrze. Tak się czujemy. Nie mamy wyboru. Zostało nam kilka dni do daty wodowania. Musimy pracować. Elementy niekoniecznie muszą od razu do siebie pasować. Dopasowuje się je metodą prób i błędów. Nieźle pasuje i łatwo weszło. Dobrze tu pasuje. I nieźle wygląda. Nie sposób nauczyć się tego z książki. Musiałaby być bardzo gruba. Trzeba pamiętać o tylu ważnych szczegółach. Dopasowywać elementy i dopracowywać je. Nie mogę od razu powiedzieć, jak coś będzie wyglądało. Każde kanu wychodzi inaczej. Nie ma takich samych części, które się po prostu składa. Nigdy nie wiadomo, jak się zachowa kora. Różnie może się układać. Trudno zbudować coś takiego zgodnie z instrukcją. Tak jest lepiej. I wszystko wykonywane jest ręcznie.
Pinok pokazał mi, jak zaciosać każde z żeber. Nie ma tu dwóch takich samych części. Zaciosując żebra, zrozumiałem, że nie ma drugiego kanu, które tak dobrze bym znał. Nim wstawimy żebra, musimy dokładnie obejrzeć korę. Dość kiepsko to wygląda. Za bardzo ją wysuszyliśmy. Szpary robią się coraz większe. Ta część leżała na słońcu i dlatego teraz pęka. Niektóre z pęknięć są bardzo długie i to mnie martwi. Zaczynam powątpiewać w szczelność kadłuba. Musimy wstawić kanu w cień i dobrze je zmoczyć. Tylko to przychodzi mi do głowy. Co ty na to? Na razie kora się marszczy, ale kiedy wstawimy żebra, będzie bardziej sprężysta. Wtedy ją zabezpieczymy i stanie się szczelna. Rozumiem twoje obawy, bo teraz kiepsko to wygląda. Pęknięcia postanowiliśmy załatać dodatkowymi płatami kory. Nie tylko słońce stwarza problemy. Coraz trudniej znaleźć odpowiedni rodzaj kory. Grubej, a jednocześnie elastycznej jak guma. Trudno znaleźć takie drzewa. Ci, którzy je ścinają, nie robią tego dla kory. Im chodzi głównie o materiał na okleinę. Dlatego wybierają najlepsze drzewa. Trudno znaleźć te, z których można pozyskać korę. Dobrze, że przyszedł William. Przyda się dobra rada. Najbardziej obawiam się o ten fragment. Może wystarczy to uderzyć. Mając ogromne doświadczenie, doradził, jak dodać fragment kory, by wzmocnić poszycie. To nie musi być duży kawałek kory, tylko odpowiednio docięty. Przymocujcie go w poprzek, a od środka zalepcie gumą. William radzi przymocować korę w poprzek. To wzmocni całą płaszczyznę. Dobry pomysł. Czy ty kiedyś użyłbyś takiej kory? Za moich czasów taką korę by się wyrzuciło. Dziś lepszej nie znajdziecie. Do problemów z korą dochodzi jeszcze brak czasu. Zmierzch zbliża się dużymi krokami, a na wstawienie żeber został nam już tylko jeden dzień. Tego nie można przyspieszyć. Między korą a żebrami wstawiamy takie listewki. One także są bardzo elastyczne. By pokazać, jakie są cienkie, ukształtuję jedną nożyczkami. Kiedy połączy się to z korą i żebrami, uzyska się mocną, ale elastyczną konstrukcję.
Albo spodnie robią się szersze, albo ja chudszy. Mnie przydałyby się nowe dłonie. I kolana. Nowe całe ciało. Poznałem wielu wspaniałych ludzi, ale nikt nie był tak bardzo oddany swojej pracy jak Pinok. To człowiek oddany sprawie bez względu na koszt. Wczoraj pracowaliśmy długo w noc. Dziś chcemy dokończyć kanu. Żeber nie można tak po prostu wsadzić. Trzeba je odpowiednio dopasować. Kora musi się naciągnąć do nowego kształtu. Żebra są naprężone. Teraz musimy je tylko dopasować do całej płaszczyzny. Musimy dobić żebra, dokończyć burtę i zaimpregnować dno. Niektóre żebra są uszkodzone, bo wkładaliśmy je po ciemku. Trzeba je wymienić. Dodatkowa robota, czasu coraz mniej. Nie jest łatwo. Uwielbiam takie chwile. W książce ktoś napisałby i w ten sposób wstawiono żebra. Najlepszy sposób. Ciekawy patent. Krok po kroczku zbliżaliśmy się do końca. Zmęczenie dawało już o sobie znać. Przywykłem do pracy dłońmi, więc nie zrobiły mi się odciski, ale obaj mamy już tak strasznie pocięte palce, że ledwo możemy cokolwiek utrzymać. To prawda. Choć walczymy z czasem, to chcemy dobrze zrobić kanu. Chęć dążenia do doskonałości to ważny element tego stylu życia. Kiedy w zamieci trzeba rozpalić ognisko, droga na skróty nie popłaca. Wszystko trzeba robić tak, jak należy. Miało być najtrudniejsze do włożenia, a gładko weszło. Żebra włożone. Całość kołysze się i buja. To sprawi, że na wodzie kanu będzie bardzo zwrotne. Spryciarz z ciebie. Kanu jest piękne, ale jeszcze nie skończone. Całość musimy uszczelnić i dopiero wtedy zwodujemy. Do roboty. Wspaniały artysta kończy swoje dzieło. Zapachy lasu. Żywica połączona z tłuszczem naprawdę pachnie lasem. Najlepsze jest to, że jeśli kanu wymaga napraw, wykluczone są zestawy naprawcze. Wszystko jest dostępne w lesie. Trzeba to tylko zebrać. Żywicę wyciekającą z drzew. Nie rozumiem, dlaczego mimo niechęci do wiosłowania jesteś ekspertem, jeśli chodzi o budowanie kanu.
Dlaczego to robisz? Kiedyś poczułem potrzebę zbudowania kanał. To część mojej kultury. Moi przodkowie także budowali kanał. Wykorzystywali do tego dostępne materiały. Jestem dumny z tego, kim jestem. Lubię robić to, co robię. Choć jakość kory już nie jest taka sama, a moje kanu nie są tak mocne jak te budowane przez przodków, to część spuścizny, którą po nich odziedziczyłem. Kiedy wodujemy? Już za chwilę. Jeszcze tylko kilka maźnięć. Czas spuścić kanu na wodę. Przekonamy się, czy nasz trud się opłacił. Trzymam. Na razie dobrze. Pływa. Dobry znak. Popłyniemy sobie? Proszę. Chwila prawdy. Drewno, korzenie i kora stały się jednostką pływającą. Zwrotne. W porządku? Znakomicie. Kanu świetnie się zachowuje i łatwo się je prowadzi. Głupio siedzieć na brzegu, gdy woda aż się prosi, by pływać. Kora, korzenie i patyki zamieniły się w łódź. Niesamowite. Taka łódź oznacza wolność, nie tylko dla ciała, ale także dla ducha. Pinok nie lubi wiosłować, ale chcę podzielić się z nim moją radością. Miło. Nie ma to jak być wożonym kanu przez Anglika. Zajęło nam to 9 dni. 9 dni łupania, ciosania i wiązania. 9 dni rozwiązywania ciągle pojawiających się problemów. Te 9 dni zapamiętam do końca życia. Kanu z kory brzozowej to tutaj najlepszy środek lokomocji. Od dawna chciałem takie zbudować. Pinok pomógł mi spełnić to marzenie, a ja nabrałem szacunku dla ludzi, którzy wymyślili coś tak znakomitego. Wersja polska dla BBC Worldwide, Masterfilm. Tekst Jacek Mikina, czytał Marek Lelek.